W tej chwili zrobiliśmy, no, według mojej oceny, dość dużą rzecz i w związku z tym warto byłoby podzielić się tą informacją z Państwem. Mianowicie doprowadziliśmy do pobudowania sieci takiej teleinformatycznej, przy pomocy której można przesyłać klientom sygnał internetowy, radiowy, telewizyjny w bardzo dobrej jakości i w związku z tym no, powstała jakby kolejna możliwość, kolejna firma konkurencyjna na rynku, która może w jakiś sposób wpłynąć i kształtować ceny usług dostępu do internetu, do telewizji, telefonii. I taki jest cel naszego spotkania, żebyśmy przedstawili, na czym to polega, co mamy do zaproponowania. Powstaliśmy, jak powiedziałem wcześniej, w 2003 roku jako przedsięwzięcie dwóch przyjaciół, mojego przyjaciela Rafała i mnie, z pomocą naszych z kolei kolegów, pana Pawła Wojtala, wymyśliliśmy sobie, że wybudujemy sieć na osiedlu Południe, która będzie dostarczała internet mieszkańcom osiedla Południe. I taka rzecz się stała. Zbudowaliśmy swoją własną kanalizację teletechniczną, zbudowaliśmy sieć szkieletową i przez wiele lat ta sieć funkcjonowała, dostarczając konkurencyjną usługę internetową. Natomiast nie było możliwości wprowadzenia w tę sieć szerszego zakresu usług. Natomiast w tej chwili jest to już możliwe. Przez te kilka lat próbowaliśmy się rozwijać, modernizowaliśmy urządzenia szkieletowe, przebudowywaliśmy, ale to wszystko było cały czas oparte na miedzi, na skrętce, która z czasem, jak się nam zaczęło wydawać, no, przestała spełniać do końca swoją funkcję. Te usługi w pewnym momencie chcieliśmy poszerzać jakby zakres przepustowości tych usług, natomiast sieć miedziana ma swoje ograniczenia i wydawało nam się, że już stanęliśmy u ściany i dalej nie będziemy inwestować w sieć miedzianą, dlatego powstała koncepcja przebudowy tej sieci na sieć światłowodową i to, co właśnie w tej chwili oferujemy, to taką usługę. Teraz możemy powiedzieć, że dzięki wsparciu Unii Europejskiej, wsparciu naszych przyjaciół, kolegów z firmy, również Metroport, zbudowaliśmy coś, co na tą chwilę jest najnowocześniejszą siecią chyba teleinformatyczną. Mamy sieć światłowodową, sieć pasywną, nie wymagającą urządzeń elektrycznych, która jest odporna na działanie czynników atmosferycznych, czego nie mogliśmy powiedzieć o poprzedniej sieci miedzianej, gdzie wyładowania, jakieś burze powodowały zakłócenia w działaniu, ewentualnie przerwy. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy na to odporni i potrafimy dać usługę, z której będą klienci zadowoleni. Prąd jest u klienta w domu, prąd jest tylko u nas, po drodze nie ma prądu. Sieć jest pasywna, urządzenia są ekologiczne, przekazujące, także chyba trzeba też to powiedzieć. Więc zapraszamy teraz Państwa, bo ewentualnie składają nam jakieś pytania, zadawania pytań. Postaramy się na nie odpowiedzieć, ewentualnie o jakiejś przyszłości tej sieci, możliwościach jej, powie kolega Paweł Wojtal. Dlaczego wrocławianie właśnie mieliby skorzystać z oferty Fastnetu i czym to jesteście Państwo konkurencyjni w stosunku do rywali rynkowych? Konkurencyjność polega, no tak jak zaznaczyliśmy na początku, na samej technologii dostawy no, sygnału, powiedzmy, teleinformatycznego, ale również staraliśmy się przygotować tą ofertę, która byłaby najbardziej konkurencyjna cenowo w stosunku do innych firm działających na lokalnym rynku. Wydaje nam się, że na chwilę obecną ta propozycja jest najbardziej korzystna. I no, tym chcielibyśmy przekonać naszych przyszłych abonentów do skorzystania z naszych usług. Dobrze, jest abonent, który chciałby skorzystać i teraz proszę powiedzieć, czy musi przyjść osobiście do firmy technicznej? Są dwie możliwości załatwienia tej sprawy, albo poprzez
poprzez internet, poprzez kontakt telefoniczny. Nasi przedstawiciele są do dyspozycji naszych przyszłych abonentów. Można się umówić w domu. Możemy umowę podpisać w domu, możemy podpisać w biurze, poprzez internet. Nie ma to w tej chwili żadnego znaczenia. Więc takie jest, wydaje mi się, ułatwienie dla ludzi, którzy chcieliby skorzystać z naszych usług. No właśnie, jeśli mowa o prędkości, to wydaje się tylko kwestią czasu, że światłowody wejdą na co dzień do konkurencji. Więc pytanie, na razie jesteście korzystni cenowo, pewnie też ze względu na to, żeby trochę osób przekonać do siebie. Co w sytuacji, kiedy konkurencja, inne firmy dojdą do takich prędkości i takiej jakości, jaką oferujecie? To widać, nasze działania w tej materii widać już dotychczas, dlatego że działając od 2003 roku zawsze staraliśmy się być jakby nieco do przodu od naszych konkurentów. W związku z tym zaczynaliśmy nasz internet od prędkości 64 kilobitów na sekundę, pamiętam to. Takie były wówczas prędkości na rynku i wszyscy ewoluując dodawali megabitów, zmniejszali ceny. Myśmy zawsze starali się być w czołówce i nie mamy zamiaru z tego rezygnować, więc każda zmiana, każdy ruch konkurencji na pewno spowoduje również jakieś zmiany po naszej stronie. Z reguły to się odbywało w ten sposób, że było zwiększane przepustowość łącza. No, był jakiś komunikat kogoś z konkurentów, że od jakiegoś tam dnia przepustowość się podwaja. No więc my też nie chcieliśmy być gorsi i podwajaliśmy przepustowość. Czasami to były skoki dużo większe, więc patrząc na tą historię, na pewno konkurencyjność działa dobrze na rynku i przede wszystkim dla klientów, w sensie jakości usług i zmniejszania ceny. Jakie te nowe przepustowości są oferowane klientom? W tej chwili prowadzamy internet, który różni się od tego, co dotychczas dostarczaliśmy, no właśnie tymi wyższymi parametrami przepustowości. Także maksymalną usługę, którą w tej chwili mamy w cenniku, to jest usługa przepustowości 150 megabitów do klienta i 24 uploadu, czyli od klienta w stronę internetu. I to jest nasza jakby no, najbardziej wypasiona w cudzysłowie usługa. Pozwólcie Państwo, że się wtrącę. Tu kolega zwrócił uwagę przede wszystkim na atrakcyjne warunki cenowe. Ja bym wskazał chyba na drugi parametr, który też wpływa na tą konkurencyjność, na przewagę tej oferty. Otóż wspomniałbym o niezawodności. Tu już była mowa o tym, że sieć jest pozbawiona całkowicie urządzeń elektrycznych po drodze. To się właśnie przekłada na niezawodność. Otóż włókno światłowodowe, które z jakichś centralnych urządzeń zarządzanych przez firmę Fastnet, no między innymi znajdujących się tutaj za ścianą, włókno światłowodowe jest całkowicie pasywne, to znaczy bez wzmacniaczy, bez zasilania dodatkowego, prowadzone aż do mieszkań abonenckich, gdzie dopiero w tych mieszkaniach abonenckich są urządzenia elektryczne, czyli narażone na uszkodzenia, na przerwę w działaniu. To, co opisają, wpływa na to, że naprawdę wielokrotnie niższa jest awaryjność tej sieci, a wyższa niezawodność. Także to chyba drugi ważny parametr poza ceną i prędkością, prawda? Dokładnie, ponieważ dzisiaj możemy dostarczać ten internet naprawdę w nieograniczonej przepustowości. To 150 megabitów usługa to już jest naprawdę dla bardzo wymagających ludzi, którzy wiedzą, co z tym internetem zrobić. No, z reguły mamy komputery połączone z internetem w domu przy pomocy urządzeń bezprzewodowych. To głównie tam tkwi wąskie gardło i to zwiększanie tej przepustowości, nie wiem, do 200-300 megabitów, to w tej chwili mija się z celem. Przede wszystkim należy położyć wagę na niezawodność, na to, żeby ta usługa była stabilna. To ma znaczenie dla osób, które grają przez internet, gdzie te czasy pingi są bardzo krótkie, nie ma przerw, tak zwanych lagów, i to oferuje przede wszystkim światłowód. I z tego jesteśmy bardzo dumni, że udało się nam to sfinalizować. Swego czasu popularne było przez dostawców internetowych podwajanie przepustowości, na przykład w godzinach nocnych. Czy coś takiego jest przewidziane? Oczywiście. Ja bym nawet powiedział, że to nasz pomysł jest chyba na rynku, tu, szczególnie tu we Włocławku. Ja działam nie tylko we Włocławku, w związku z tym się czasami miesza, ale tego jestem pewien, że akurat
we Włocławku to zdaje się to nocne przyspieszenie to my wprowadziliśmy. Tak, od wielu lat mamy zdwojoną przepustowość w godzinach nocnych. To jest w tej chwili od 24 do godziny 8. Wszyscy, którzy mają usługę, załóżmy na poziomie 50 megabitów, nocą mają 100 megabitów. I tak samo jest w kierunku od abonenta. Uploady też się podwajają. Te nowe prędkości też mają? Tak, oczywiście, tak? Oczywiście. Technologia na to pozwala, żeby naprawdę zwielokrotnić, to możemy sobie na to pozwolić. To jest dobre dla chociażby tych, którzy lubują się w ściąganiu wielu rzeczy i zapychaniu swoich dysków różnymi treściami, prawda? Czy to filmowymi, czy innymi multimedialnymi, prawda? To noc jest świetnym czasem na to, bo nikomu nie przeszkadzając można skorzystać z tej naszej oferty, że jest dużo większa prędkość w nocy i sobie te rzeczy ściągać. Warto też jeszcze wspomnieć, rozmawialiśmy a propos niezawodności, małej, niskiej awaryjności, bo mówiliśmy tutaj o tej części sieci jakby z serwerowni do abonenta. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na to, że dysponujemy w tej chwili dwoma równoległymi łączami wyjściowymi na świat do internetu, które działają niezależnie. W związku z tym, kiedy któreś z nich w jakiś sposób ulegnie awarii, pozwala to nam na przełączenie się w ciągu zaledwie tam kilku milisekund na drugie łącze i daje nam to czas na naprawę, na dojście, dlaczego to pierwsze uległo awarii. Wtedy jest ta usługa nieprzerwana. Mówimy o internecie, dwa słowa o telewizji. Ile kanałów będzie dostępnych? Ponad 170 kanałów będzie dostępnych. Będzie się cały czas zmieniało. Ten rynek nie znosi jakiejś takiej stabilnej sytuacji. Ciągle przybywają kanały, ubywają, ucieka SD, przybywa HD, więc ten rynek będzie płynny, ale możemy powiedzieć, że ponad 170 kanałów mamy dostępnych. Na początek w takich czterech pakietach mini, startowy pakiet, potem optymalny, ewentualnie bogaty, który, tak jak mówię, tam już jest ponad 170 kanałów. Proponujemy, wydaje nam się na początek, po jakichś naszych analizach, coś takiego, żeby od czegoś zacząć, poznawać potrzeby naszych abonentów. Będziemy się starali notować wszelkiego rodzaju uwagi, przekonywać naszych kolegów, którzy z nami współpracują, z firmy Metroport, żeby te kanały dopasowywać i wszystkie pakiety były dopasowane właśnie do potrzeb klientów. Tak, jest to możliwe oczywiście, bo również oprócz tej podstawowej oferty mamy możliwość skorzystania z pakietów rozszerzających, które są takimi pakietami tematycznymi i ta lista tych kanałów w tych pakietach tematycznych oczywiście nie jest stała. Jeśli pojawią się głosy, że warto byłoby coś zmienić, coś nawet dołożyć, to jesteśmy na to otwarci. Jeśli komuś będzie na tym zależało i będzie to naprawdę potrzebne, to wszystko jest możliwe, wszystko można tutaj podmieniać. Myślę, że kwestia tego, że kanałów jest dużo, to pewnie się przyzwyczailiśmy już dawno, dawno temu. Natomiast ostatnio przez to, że ten świat, tak jak Pan powiedział, nie znosi próżni i takiego nic nie robienia, to słyszymy ciągle jeszcze o nowinkach też technicznych związanych z telewizorami. I to telewizory większe, ale też te urządzenia coś nam dają, możemy, nie wiem, zapisywać filmy, odczytywać pendrive'ów. Tak, a propos zapisywania, to oczywiście jest to możliwe w tej chwili bez żadnego problemu, dlatego że urządzenia dostępowe typu USB mają porty USB, do których można podłączać dyski zewnętrzne i nagrywać, co tylko nam się podoba, jest ograniczone kwestią pojemności dysku. Natomiast trzeba jednak do tego wszystkiego mieć dysk. To, co my proponujemy, to również możliwość nagrywania na przestrzeni dyskowej operatora, czyli abonent, który nie posiada dysku, chciałby sobie coś nagrać, ma pewną przestrzeń dyskową po stronie naszej i na tym może kliknięciem pilota nagrać sobie jakąś audycję, oczywiście o ile na to pozwala nadawca danej telewizji, bo nie we wszystkich kanałach jest to dostępne. A jakie pojemności mamy? Nie wszyscy operatorzy pozwalają na to, żebyśmy nagrywali ich treści sobie, żebyśmy je archiwizowali. Mówimy o takich pojemnościach. Nie będziemy mówili o gigabitach, będziemy mówili o godzinach. To jest prostsze, łatwiejsze dla każdego abonenta, jak mówimy o godzinach, 5, 10, 15 godzin. To zależy od, jest wszystko dopasowane od to zależy pakietu. Od pakietu, z którego dana abonent korzysta. Ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jeden szczegół techniczny, który w moim przekonaniu odróżnia znacznie tą naszą propozycję od na przykład ofert satelitarnej telewizji. Otóż chciałbym wskazać na możliwość nagrywania wielu kanałów jednocześnie.
Jak mamy przykładowo w satelitarnych platformach maksimum chyba jeden kanał można nagrywać podczas oglądania innego, prawda? Tu mamy do czynienia jakby z jednoczesnością dostępu do wszystkich kanałów, co w praktyce powoduje taką szansę, że możemy sobie, tutaj na to rodzina się spiera i każdy członek rodziny chciałby inny kanał wieczorem, akurat o 20 każdy coś innego na czterech różnych kanałach i jest to absolutnie wykonalne i można po prostu zlecić zapis wielu rzeczy jednocześnie. Tak, jeszcze warto wspomnieć o usłudze tak zwanej catch-up, tak to się nazywa. Polega to na tym, że każdy program, oczywiście w granicach możliwości wyrażenia zgody przez operatora, każdy kanał może być niejako obejrzany wstecz o 12 godzin. 24. Czyli na przykład jadę samochodem, nie zdążyłem na mecz, przychodzę do domu, włączam sobie ten mecz od początku i oglądam bez go. Bez wcześniejszego programowania, nagrywania, bez niczego. Do tej pory firma Fastnet kojarzyła się raczej tylko z osiedlem Południa, a co dalej z ekspansją na inne osiedle? Oczywiście mamy takie plany, jak najbardziej mamy apetyt na całą resztę Wrocławka i myślę, że na początek przede wszystkim sypialnie, czyli Kazimierza Wielkiego i Zazamcze. Potem pomysły są już na robienie wszystkiego innego. Tym bardziej, że doświadczenie mamy w tej chwili po tym, co położyliśmy światłowody na osiedlu Południe, wiemy jak to się robi, będzie nam dużo łatwiej. Przedział czasowy mniej więcej? Lepiej nie obiecywać. Trudno powiedzieć, to zależy od finansowania, bo oczywiście mamy zamiar skorzystać też z funduszy unijnych. To jest zależne też od tego, jakie te programy będą uwalniane przez Unię i trudno mi powiedzieć w tej chwili. Nie da się ukryć, że konkurencja już jest dużo dalej, bo nie tylko w Wrocławku, ale idą też poza Wrocławek. Czy w ogóle bierzecie No, należy brać takie plany pod uwagę oczywiście, z tym, że no, mówiąc o konkurencji, wiem kogo pani ma na myśli, no, ona działa dużo dłużej od nas, jest dużo, dużo większy zasięg ma, stąd ma i też pewnie dużo większy budżet na tego typu działalność. Jeśli można, na ten problem, na który pani wskazuje, natrafiło wielu w kraju operatorów. Myślę, że można mówić o kilkuset co najmniej tego rozmiaru, podobnego rozmiaru co Fastnet, operatorach w kraju, którzy wszyscy zrozumieli ten problem, że w tak szybko zmieniającym się rynku, na tak szybko zmieniającym się rynku, szczególnie właśnie tym multimedialnym, ciężko jest czasami te wszystkie nowinki technologiczne wdrożyć w pojedynczej małej firmie. Stąd się pojawiła idea łączenia się, konsolidowania się w grupy, takie organizacje zrzeszające dużą liczbę tego rodzaju małych firm. Fastnet przystąpił do takiej organizacji, która ma siedzibę w Łodzi, nazywa się Metroport i zrzesza no, około 50 zdaje się firm w tej chwili. Dzięki właśnie temu Metroportowi rzeczonemu tak naprawdę jest w stanie zaproponować niektóre z rozwiązań tutaj proponowanych. Głównie mam tu na myśli telewizję. Tak, łatwiej jest po prostu kupować w grupie niż tworzyć własną stację czołową. Zawierać umowy, organizować stacje czołowe i te wszystkie rzeczy. Właśnie dzięki tej konsolidacji pokonujemy ten problem czasami za krótkiej kołby. A jak wygląda sprawa z dotychczasowymi abonentami? Czy to już oni przeszli już na tę nową technologię, czy nie wiem, wymiana sprzętu była jakaś konieczna, jak sprawy, jeżeli chodzi o pakiety dla nich? Docelowo chcemy wymienić medium do każdego abonenta, który w tej chwili jest z nami, więc będziemy to robić oczywiście sekwencyjnie, tego się nie da zrobić naraz, bo jesteśmy tu właśnie dlatego dzisiaj, że dopiero uruchomiono tą nową sieć, prawda? To teraz trzeba trochę czasu na wymianę tego sprzętu abonentu. Także odpowiadając na pytanie, tak, oczywiście mamy w planach wymianę wszystkiego, kompletnie wszystkiego na światłowód. Czy klienci są już podłączeni do światłowodu? Pośrednio są podłączeni do światłowodu. Tak, dlatego że ostatni kawałek, ostatnie 10 metrów, nazwijmy to tylko miedź z chętka. Natomiast oni już pracują na światłowodach. Szkielet miedziany generalnie przestał funkcjonować. Cały szkielet sieci jest zastąpiony światłowodem i tylko końcowi klienci mogą gdzieś tam jeszcze być podłączeni miedzią w tej chwili, ale to się będzie z czasem zmieniało.
jaki przewidywany czas wymiany sprzętu? Kiedy 100% klientów? Czekamy na odpowiedź społeczeństwa tutaj z naszego osiedla, jakie będzie zainteresowanie ofertą. Wówczas będziemy mogli takie rzeczy przewidzieć, bo może się okazać, że się po prostu nie będziemy wyrabiać, daj Boże, ale no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w czasie. Ilu Państwo mają abonentów w tej chwili? Słodka nasza tajemnica. Ale chociaż przedział na przykład procentowy na osiedlu południe, tak? Państwo, a inni... Nieznacznie mniej niż konkurencja. Tak, dobrze polityce odpowiadamy, tak? No. Rzecz polega na tym, że nie każdy z klientów będzie sobie życzył przejścia na światłowód. O tym też trzeba pamiętać. My nie chcielibyśmy ich zmuszać. Dlatego tak rozwiązaliśmy naszą sieć, nasz szkielet, że ci klienci, którzy w tej chwili korzystają z naszych usług, a nie będą koniecznie chcieli skorzystać z usługi światłowodu lub tajemnicy na przykład, nie będą na siłę zmuszani do przełączenia. Oczywiście z czasem będziemy ich namawiać, bo byśmy chcieli zrezygnować całkowicie z miedzi. Czegoś takiego jak miedź. Wprowadzenie światłowodu do mieszkania oznacza czasami dużą operację, prawda? Remont, zrywanie parkietu, różnie to bywa, tak? Nie zawsze się da tak prosto to zrobić. W związku z tym też kolega tu chyba to ma na myśli głównie, mówiąc o tym, że nie wywieramy nacisku, prawda? Jeśli ktoś się uprze, że ma ładnie wyremontowane, to do czasu kolejnego remontu nie będzie miał ruszane i my jesteśmy w stanie temu sprostać, tak? Po prostu pozostawić dotychczasowy. Tym bardziej, że wydawało nam się, zawsze sunęliśmy z tego, że jesteśmy proklientowscy, czyli zawsze uwzględniamy oczekiwania klienta w naszej pracy. To nie jest tak, że my narzucamy klientowi wszystkie rzeczy, które są zawarte w regulaminie, umowie itd., itd. U nas zawsze było tak, że jak klient przychodził do nas, z jakiegoś tam powodu wyjeżdżał z tego miasta, to nie zmuszaliśmy go do miesięcznego wypowiedzenia umowy. Mógł to zrobić praktycznie z dnia na dzień. Wiedzieliśmy, że on jak wróci do tego miasta, to on przyjdzie do nas ponownie. I tak się zdarzało, tak się zdarza, więc mam nadzieję, że tak będzie zawsze. Podobnie jest z tymi pracami w domu. Dopasowujemy się do potrzeb klienta. Staramy się zrobić tak, żeby on był zadowolony, żeby mu te nasze kabelki nie przeszkadzały w domu i nasi montaże działają tak, jak klient tego życzy. Przejście albo przyłączenie się do Państwa wiąże się z jakimiś kosztami w tej chwili? 1 zł. Nie pobieramy żadnych opłat instalacyjnych. Umowa różni się jedynie... Żadnych, 1 zł. Dodatkowo. No, symboliczne. Umowa, znaczy oferta się różni właściwie tylko w takim znaczeniu, że jeśli ktoś będzie chciał, będzie przekonany, że chce z nami zostać na przykład na 2 lata, to wtedy ta opłata będzie nieco niższa niż dla osób, które wybiorą opcję rozwiązania umowy w każdej chwili. My też nie. Że jeżeli chciałabym światłowód, czyli trochę lepszą, gdzieś pewnie jakość, czy dużo lepszą, jak panowie mówicie, to muszę rozkopać pół domu, jak to faktycznie jest. Kabel światłowodowy jest bardzo cieniutki, także to można go upchnąć dosłownie gdziekolwiek. Także nie powinno być z tym problemu. Skoro można wciągnąć skrętkę, to można wciągnąć 5 światłowodów w to samo miejsce. Może warto wspomnieć też o tym, że w takiej powszechnej świadomości, również mojej do niedawna, funkcjonowało takie przekonanie, że światłowodu nie można zwinąć, zagiąć czy ułożyć pod kątem prostym. Otóż współczesne światłowody na to pozwalają i naprawdę nie inaczej jak cieniusieńki kabel czy nitkę można go prowadzić po mieszkaniu. Jest to wbrew pozorom dużo prostsze niż ułożenie kabla miedzianego w domu, także to nie jest żaden kłopot. Może się to wydawać taką technologią no, dla przeciętnego człowieka mało dostępną. Światłowód to już tak brzmi magicznie, ale tak naprawdę dzisiaj ten światłowód to jest normalny kawałek kabelka i można go traktować zupełnie tak samo. Przyjdzie czas, że nie będziemy mieć innego wyjścia. Będzie musiał być światłowód w domu. Jeżeli będziemy chcieli korzystać z usług internetowych, telewizji, czegokolwiek, to ten światłowód w domu musi być. Do tego zmierzamy, do tego zmierza świat. Jakieś wizje kolega ma, bo to jest wizjoner, marzyciel i on nas do tego wszystkiego namówi, że tu jesteśmy w sumie też. Czyli wszystkie usługi na jeden kabel, tak? Tak. Jeden kabel, który zamawiasz. Ja nie wiem, czy to może zbyt daleko byśmy wybiegali w przyszłość. Mi się wydaje po prostu tylko tyle, że tak jak pan tu już wspomniał, na jednym kablu wszystkie multimedialne rzeczy,
to być może w niedalekiej przyszłości oznacza wyższość jakichś na przykład mediów społecznościowych nad telewizją, taką w klasycznym rozumieniu, prawda? Być może to oznacza zamawianie treści na żądanie, prawda, czy nie, także ktoś dla nas komponuje jakąś sekwencję treści, sekwencyjny program, ale to my sobie wybieramy w rodzaju na przykład wideo na żądanie, czy choćby elementy już tego w tej naszej obecnej ofercie technicznej, gdzie można obejrzeć sprzed kilku godzin, prawda, program. Także no, trudno tutaj w tej chwili roztaczać wodzy fantazji. No, czas pokaże, co ta technologia umożliwi w przyszłości. Można chyba podsumować w ten sposób, że dziś nie wiemy, do czego można zastosować w niedalekiej przyszłości światłowody. Ale na pewno można do wszystkiego, może tak bym skwitował. Jest to medium o nieograniczonej pojemności, o właśnie nieograniczonej przepustowości, trwałe, nie poddające się jakimś zjawiskom elektromagnetycznym. Jest to rzecz, która wcześniej czy później będzie w każdym domu. Zresztą widać inwestycje prowadzone w kraju, to nie są już inwestycje po miedzi, to nie są kable miedziane, tylko to są prowadzenie kabli światłowodowych. Nikt dzisiaj nie inwestuje w kable miedziane. Tak, to właśnie taką też nam się tak wydaje, że przyszłość, jak kolega tutaj już zaznaczył, należy do integracji usług w jednym medium. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało w przyszłości, ale wystarczy mieć dobrej przepustowości medium w domu, a wtedy można z pomocą tego zrobić wszystko, co nawet dzisiaj nam nie przychodzi do głowy. Reasumując, rola nas jako operatora w naszej ocenie sprowadzi się w przyszłości niedalekiej do dostarczenia medium transmisyjnego, a to już abonent sam będzie decydował o tym, co i u kogo chce oglądać, prawda? Czy z czego korzysta. Dzisiaj mamy narzucone, tak jak rozmawialiśmy o pakietach telewizyjnych, ilość kanałów. Może dojdzie do tego, że sami sobie wybierzecie 5 albo 1, tylko chcecie oglądać. A może 10. Zobaczymy.